lecimy prosto na level 54438. Santorini to jest, słuchajcie, ta słynna grecka wysepka, gdzie są te takie biało-niebieskie domy i najczęściej jak ktoś, nie wiem, robi zdjęcia w Grecji albo teledyski, to właśnie w Santorini. Tam przede mną widać te statki, nie? Także stamtąd będziemy odpływać sobie na Santorini, dopłynąć promem. 2 godziny się płynie w jedną stronę, także to też będzie w tym odcinku, ale to za chwilę. Normalnie się czuję jak Ash Ketchum, jak wyruszył na ten rejs na Świętej Annie. Pamiętacie ten motyw z anime? Slowpoke zlatuje szybko i tak właśnie będę sobie na takich slowpokach dobijał, bo mam kilkadziesiąt zielonych pasów jeszcze, a nie chcę marnować niebieskich. O, to jakieś zawody sportowe akurat się odbywają. A w ogóle te widoczki, co przed chwilą widzieliście, to były widoki z tej fortecy zbudowanej przez Wenecjan. Potem przebudowanej przez Turków Osmańskich. Tutaj powiem wam szczerze, jak byłem na górze tej fortecy, przez te takie wielkie okna, widząc wodę, to czułem się jak w Piratach z Karaibów. Epicka sprawa. Tak czy inaczej, kolejny kanariański slowpok na pamiątkę z Grecji. O, Gible na dziko, z Weather Boostem jeszcze. Czyżby teraz po swoim Confideon nie był już tak rzadkim Pokemonem? 3XL Candy. No tak, jest XL Weekend. Biorę tą mrożną kawę, zbieramy się na miasto. A, jeszcze muszę kupić bilety na prom do Santorini. Jest taka aplikacja Ferry Hopper i się wybiera port, port docelowy. W moim przypadku Heraklion do Santorini. O, super. Biznes klasa, to będą trochę lepsze siedzenia. Jeśli się zastanawiacie, czemu tak dużo jakby rzeczy w tym muzeum przywodziło na myśl Turcję, czy kulturę ogółem taką bardziej islamską, Kreta, tak jak cała Grecja zresztą, tylko Kreta trochę krócej, była pod panowaniem właśnie Turków, a później też Egipcjan przez jakiś czas. Ale to już było w XIX wieku i wtedy też trwała taka wiosna ludów, wiadomo, świadomość narodowa się budziła i organizowali cały czas powstania. Podobnie zresztą jak Polacy, także podobna jest trochę ta historia właśnie Greków i Polaków. Ale dużo takich wpływów właśnie tureckich, powiedziałbym, czy to w ubiorze, czy to w kulturze, w tej historii nowożytnej, miało miejsce. O, rzuciłem Excellenta pierwszy raz w Sigilifa. Siedzi. I jeden XL Candy, ale fajnie. Zobaczę sobie Abrejza. Tak sobie. To ile już mam Sigilifów, słuchajcie, potrzebuję 12, bo 12 to jest limit patronów na najwyższym progu. Co najmniej tyle potrzebuję, żeby dać wszystkim przynajmniej jednego. I mam na ten moment 8. A jeszcze 4 muszę sobie złapać. 5, jeśli chcę mieć też chociaż jednego dla siebie. A nawet jeszcze więcej, żeby mieć zostawić sobie chociaż na jakieś trady, chociaż kilka na przyszłość. Chociaż myślę, że jeszcze na pewno w kolejnych latach nieraz będę wracał do Grecji, czy to na wakacje, czy do innych krajów, gdzie jest Sigilif, bo Egipt, Izrael, sporo jest możliwości, jeśli chodzi o Sigilifa. A to jest loggia zbudowana przez Wenecjan za ich panowania nad wyspą. Shiny Timbur z rajda! Wow! Jeszcze XL Candy i fałki takie sobie. Ale shiny! Słońce się trochę schowało, chmury wyszły. Tutaj Sigilif kolejny do kolekcji. Już mam chyba, to będzie 13 albo 14. Także już powoli mogę kończyć to polowanie. Tyle, ile chciałem złapać, to mam. On jest tak dosyć daleko, o, teraz uszyliłem dobrze. Tak dosyć daleko trzeba go rzucić, dlatego na chwilę tak opuściłem kamerkę. I został mi jeden rajdzik do zrealizowania na kolejny level. To jeszcze zrobimy sobie dzisiaj, w ogóle jeszcze sprawdzę, ile mam teraz Sigilifów i Tropiusów, ale myślę, że już polowanko na regionalne zakończone jest 14. No to na luzie. A Tropiusów mam 18. No to dobrze. Jak gdzieś tam jeszcze się jakieś połapią w międzyczasie, przy okazji to nie zaszkodzi, ale te minimum, które chciałem mieć, już mam. Wejdźmy sobie zdalnie na ostatniego 30 rajda. Już pal 6, że zużyje się ten zdalny, no ale i tak się narajdowałem, nachodziłem. Jednak wbijanie zdalnie na pasie jest dużo wygodniejsze. Wejdziemy sobie Sigilifem, wejdziemy sobie Slowpokiem, Aronem i Gulpinem, bo chodzi o to, żeby Pokemony wszystkie były oczywiście inne. Powiem wam, że takie wyjazdy wakacyjne to jest idealna okazja do łapania shiny. Dzisiaj złapałem kolejnego shiny slowpoka. To już chyba mam 4 shiny slowpoki w tym momencie na evencie ze slowpokami. Także już czekam, aż będzie jakiś kolejny event, żeby cały czas nie łapać tych slowpoków. No ale wiadomo, cały dzień się chodzi, tak z 10-11 godzin dziennie. Go Plus gdzieś tam chodzi, no i się łapie te pokemony. Ale jednego tego shiny slowpoka to już oddam żonie, bo ja nie potrzebuję tak dużo, ona nie ma akurat. Dobra, słuchajcie, to był mój 30 zbity rajd. Ten etap zaliczony. Ciach, 2XL Candy, IV prawie najgorsze, ale to nic, słuchajcie. Także ten dzień w Pokemonach uważam za bardzo udany, ale też już skończony. Także teraz zapraszam was na kolejny dzień i na prom do pięknej miejscowości, do pięknej wyspy Santorini.
hamburger, pizza, frutos salates, fresques salates. Kilometrów w tym tygodniu na wakacjach. Nieźle, co? No już odpłynął. Fajny ten nowy opening screen. Meloetę na nim widać. No ale że będzie meloeta na GoFestie, to wiedzieliśmy. Słuchajcie, jesteśmy na Santorini. Tutaj są te takie charakterystyczne niebieskie kopuły kościółków. I piękny widok. Tylko się strasznie długo jeździ. Szczerze mówiąc, nie zrobiłem dostatecznie dużego researchu chyba, bo myślałem, że to jakoś szybciej się tutaj przyjeżdża. Najpierw się 2 godziny płynie statkiem z Krety, a potem jeszcze tak 2 autobusami ponad godzinę, żeby dojechać do tego miejsca, tego znanego właśnie z pocztówek i tak dalej, gdzie są te niebieskie dachy. Ja też no trochę się okazało, że jestem ignorant. To można powiedzieć, bo myślałem, że tutaj jakby w Santorini jest tylko jedna miejscowość. To nie jest prawda, jest dużo różnych miejscowości, ta wyspa jest naprawdę spora. I ta miejscowość z pocztówek to się nazywa Oja. No i tak jak mówię, trzeba dojechać w godzinkę w jedną stronę autobusem z portu. I też trochę byłem ignorantem, bo myślałem, że tutaj wszystkie domki są takie właśnie biało-niebieskie, ale nie. Większość domków to jest taka właśnie jakby zwykła. No ładnie wygląda, bardzo malowniczo. Mają wszystkie zachowane jedną taką stylistykę na pewno. Ale te takie niebieskie kopuły to są tylko na kaplicach i kościółkach prawosławnych. Ja nie zwróciłem nigdy uwagi, że to są miejsca kultu. Ogólnie jest tu kilka fajnych pokestopów, w których fajne gifty można zebrać do wysyłania friendom. Nawet w sumie ten gym, na którym jest Reggie Rock, tutaj ma piękny swój też gift. Także paru osobom powysyłam te gifty. Także nie przedłużajmy i po prostu w tym momencie na pięknej wyspie Santorini w miejscowości Oja sobie wymaksuję mojego nowego, najsilniejszego Pokemona na poziom 50. To będzie mój najsilniejszy Pokemon z 50 levelem. I trzeci, ostatni Pokemon z 50 levelem, który jest dla mnie wymagany do dobicia levelu. Będzie to Lucky Shiny Garchomp z movesetem z Contidaya ziemnym. Ma niski level dosyć i fałki mogłyby być lepsze, ale dobra, nie ma co tutaj narzekać. Jest jak jest. Lecimy tego power-upa. 422, jak widzicie, mam XL Candy ostatecznie po porobieniu już jeszcze trade'ów przez kolejnych kilka dni po Contidayu za te gible, które były zapane, także no mogę maksować. Za mną piękny widok morza i koszt będzie tak: 290 Candy, 296 XL Candy, 257 Stardustu. Lecimy prosto na level 50, 4438. To jest też shiny, także jak będzie mega ewolucja, to będzie pięknie wyglądał mega shiny Garchomp, jest taki różowy. W tym momencie to jest mój najsilniejszy Pokémon spośród tych Pokémonów moich, które mają 50 level. I teraz też zaliczył się questik, słuchajcie, na level 47, także w tym momencie czekamy na to, bo tutaj słaby internet, ale jest. Dodam, 47 nagrody, XL Candy, inkubator, super pass. I poza taka, wiecie, czempiona z tymi rękami u góry. 8000 złapanych poków, 66 zrobionych rajdów, odwiedzonych 4500 pokestopów od czasu wbicia 46 levela. I teraz droga do poziomu 48, jeszcze tam sporo milionów expa, 300 serduszek z buddy, pamiątki od buddy, 200 km z buddy, 25 km w jednym tygodniu, 8 razy. Nie 8 razy z rzędu, tylko 8 razy. Także zanim zdobiję tego całego expa, bo to jest tam ponad 15 milionów z tego co widzę, to pewnie to wszystko tak bez wysiłku większego samo się gdzieś tam ponabija. A tego 25 km to nie jest jakoś dużo, i tak zawsze tyle dobijam, co najmniej. Tak jak widzieliście przed chwilą na scenie ze statku, w tym tygodniu 100 km ponad dobiłem. No bo wakacje i codziennie się chodzi te 10-11 godzin sporo chodzenia. Także teraz zapraszam Was ze mną na taką małą wycieczkę jeszcze po Santorini. Zobaczcie te piękne widoki, jakie tutaj są. Są takie poszczególne miejsca, gdzie ustawiają się kolejki wręcz ludzi, żeby tam sobie zrobić zdjęcie i wszyscy czekają w kolejce, żeby tam sobie strzelić miejsce na Instagrama. Także są takie poszczególne balkony, na przykład niektórych budynków dachy, gdzie jak się stanie, to jest naprawdę ten piękny taki widoczek, jak z pocztówek. Do oglądania, bo jeśli chodzi o granie w poksy, to myślę, że tutaj zbyt wiele no, się nie dzieje. Tam 3 gymy na krzyż, 4 dalej, kilka pokestopów. Złapałem też kilka regionalnych tutaj, także zachowam je sobie tam na pamiątkę po prostu. I tyle. Zapraszam ze mną.